Witam Was w takim dosyć nietypowym filmie na moim kanale. Więc jak już pewnie po tytule widzicie, dzisiaj sobie rozpakujemy myszkę, która do mnie przyszła. W takim oto kartonie. Jedna jedyna myszka. W takim kartonie. Nie wiem, czy to słyszycie, ale ona tam lata. To jest raczej zły znak, ale no. Sobie ją rozpakujemy, zobaczymy jak ona wygląda. Tak, no tam wszystkie jakieś takie rzeczy. No i tyle. Może trochę o niej pogadamy. Zacznijmy od tego, że wyciągnę z tego kartonu. Zobaczymy, jak to tam w środku wygląda. Tu. A dobra. Aha. Ja już coś wiem. To jest chyba najgorsze zabezpieczenie przesyłki w historii wszystkich przesyłek. Nawet w Amazonie by coś takiego nie przeszło, nie? Jakby, ja wam to pokażę, nie? Słuchajcie. Proszę bardzo. To jest całe zabezpieczenie myszki. W ogóle produktu, nie? Jeden woreczek śmieszny. Aha, bo to jest worek z tej myszki. W sensie, że to było tak. W sensie, że to było tak, w tym worku. A raczej miało tak być. Dobra. Zostawmy temat przesyłki, tego jak to zostało zapakowane. Dobra, więc to jest ta myszka. Chyba widać. Czyli Dream Machines DM6 Holy Trio. Ogólnie ta firma właśnie, Dream Machines, to mi się wydaje, to jest jakaś nowa firma. Ja o niej pierwszy raz usłyszałem na TikToku. Tam jakiś TikToker robił giveaway właśnie też na ich myszki. Ostatnio też, będąc na IEM-ie, też właśnie spotkałem, mieli swoje stanowisko. Więc też tam się, powiedzmy, z tym sprzętem jakoś zapoznałem. Od kilku tygodni mam od nich klawiaturę. Jest bardzo spoko. No a teraz stwierdziłem, że przetestujemy sobie myszkę. I to jest właśnie myszka, którą ja używałem na IEM-ie przez tam chwilę. No i sobie tyle, no. Ogólnie oni mają właśnie kilka modeli tych myszek. Tam chyba od DM1 do DM8, jeśli się nie mylę. No i one się tam różnymi rzeczami, wiadomo, cechują. Ta seria, czyli właśnie te DM6, jak widzicie, to jest seria myszek z tak zwaną budową plastra miodu. Czyli właśnie te takie, te dziury, które na tej myszce są, co dodaje temu, że myszka jest lżejsza i też podobno ręka się aż tak bardzo nie poci przez to, że jest, powiedzmy, ten przepływ powietrza, nie? Że nie jest to tak jakby zamknięte, no, że po prostu nie jest to zamknięte,
jak trzymacie rękę na myszce, tylko jest, są właśnie te dziury i przez to gdzieś tam no, jakoś to działa. Nie pytajcie się mnie jak, jeszcze nigdy nie używałem takich myszek. Ja słyszałem o tym już od 4 lata temu, nawet więcej. Słyszałem o tym pierwszy raz. Miałem wtedy możliwość wzięcia podobnej myszki, nie dokładnie tej, ale innej właśnie też w stylu tego plastra miodu, aczkolwiek wtedy zrezygnowałem z tego. No ale teraz zobaczymy. I ta myszka to jest też właśnie Poly Trio. Z tego DM6 właśnie są trzy wersje. Jest Poly, Poly Duo i Poly Trio. I ich różnica jest tak naprawdę tylko w połączeniu tej myszki. W zwykłym Poly jest połączenie przewodowe. Poly Duo jest połączenie przewodowe i bezprzewodowe. Tylko teraz nie pamiętam, czy te bezprzewodowe jest na Bluetooth, czy na... Czy na RF. Natomiast w tej myszce, w Poly Trio, są trzy sposoby połączenia. Czyli tutaj też to z tyłu widać. O, widzicie, Bluetooth, RF i cable. Czyli może być przewodowa, albo dwa sposoby podłączenia bezprzewodowego. No wiadomo, jest ona bezprzewodowa. O, pokażę wam jeszcze. Jest ona, chyba widać, bezprzewodowa. Tutaj... Słabo widzę. 20 milionów kliknięć. Czujnik Pixart 3370. No i waży tylko 79 gram. Dobra, twórzmy ją. Już sobie myślałem, że ona będzie jakoś, nie wiem, zaklejona, to opakowanie czy coś. Dobra. Na samej po otwarciu widzimy piankę. Więc w sumie spoko, takie zabezpieczenie. To dajmy sobie na bok. Tutaj mamy papierologię. Tu mogę, mam możliwość zarejestrowania sobie tej myszki w ciągu 14 dni od dnia zakupu, aby uzyskać szybki serwis i bezpłatną pomoc techniczną przez e-mail. No dobra, to mogę po tym zobaczyć. I tu jest instrukcja, ale instrukcja tak wygląda z przodu. A jedyne co jest w instrukcji, to po prostu jak zmieniać czułość. I jakie są fabrycznie ustawione czułości. Jest 400, 800, 1200, 1600, 3200 i 16000 dpi. Zobaczymy, czy on ma jakieś oprogramowanie na przykład. Chociaż wątpię. Bo klawiatura nie ma żadnego oprogramowania. Więc oni chyba też nie mają. Dobra, tu mamy kabel. Widzę. Spójrzmy go. Okej, kabel już na plus. Jest bardzo fajny. Mi się podoba. Bo nie jest to taki zwykły, tylko widzi... taki, nie wiem czy to będzie widać, czekajcie. Taki fajny materiał, nie? Nie jest to taki kabel jak na przykład z ładowarki. Zwykły, że po prostu kabel. Tyle. To jest... No fajny, no. Nie normalny, nie? Tu jest wejście do myszki USB-C, a tu jest USB-A, żeby do komputera podłączyć.
No i to jest właśnie przewód, zgaduję, albo do ładowania jej, no albo żeby grać przewodowo, nie? Jeszcze zaślepka. Też na pewno widzieliście. Dobra. Ja tu nożyczki wziąłem, nożyczki są niepotrzebne. No dobra. Dalej tu pod kablem widzę jest czujnik. Okej, okay, czyli tu jest, pokażę wam. Taki jest czujnik tego podłączenia RF. I to widzę, że to jest na podobnej zasadzie działa jak w mojej aktualnej myszce, czyli w Logitechu. Logitech G Pro. Tam też jest to właśnie na takiej zasadzie. Pokażę jeszcze. Bo to wygląda tak. I tu. O. To jest jakby ten sam. Nie? O. To jest ten sam czujnik. To możecie po prostu wpiąć do komputera i wam będzie działał, ale zamysł tego jest taki, że to wpinacie do tego. O. Do tego i tu z tej strony podłączacie po prostu ten kabel. Wpinacie ten kabel. Drugi koniec kabla do laptopa i potem przeciągacie sobie ten kabel w taki sposób, żeby ta końcówka, ten czujnik, ten adapter, nie wiem czemu mówię, że to jest czujnik, ten adapter z tym donglem znajdował się jak najbliżej myszki. To jest właśnie takie same rozwiązanie jak w tym G Pro, który ja mam. Więc w sumie spoko, bo jakbym korzystał z tego RF, to mogę sobie to naprawdę przerzucić tak samo jak mam teraz, nie? Aktualnie mam taką możliwość i mam zrobione to tak, że po prostu ten dongiel z Logitecha u mnie się znajduje praktycznie pod myszką. Więc no spoko rozwiązanie. Wiecie, to też sprawia, że to opóźnienie jest nie istnieje, nie? Bo wiadomo, mógłbym wziąć po prostu to i podłączyć do laptopa i też by działało. Tam wiadomo, jakaś dużego dystansu nie ma. Ale jeżeli można sobie pomóc zminimalizować ten dystans, to opóźnienie do totalnego maksa, no to czemu by tego nie zrobić? Dobra. I tu mamy już naszego gryzonia. I tu jeszcze widzę, że pod nim też pierwszy raz się z czymś takim spotykam i na pewno na plus są dodatkowe wymienne ślizgacze. 8 sztuk. Więc spoko. Jakby się zużyły. No bo to są 4, czyli na 2 razy. Dobra. No i tu jest już sama myszka. Wygląda ona tak. Czekajcie. Wygląda ona tak. Widzicie tutaj te budowa plastra miodu. Tutaj z boku tak samo. To też są te dziury. Tu też od boku. I to z jednej strony boczne przyciski widzę. Tak. Lewy, prawy. Troll tutaj nie chodzi. Kalny. Tu jest ten do zmiany DPI. No i w sumie to jest chyba tyle. Aha, dobra. Tu na dole tu jest przełącznik włączania, wyłączania myszki. A tu na dole jeszcze widzę jakieś dwa przyciski. Ten jest od LED. Pisze LED. Tutaj. A pod tym drugim pisze
Rep. Gaduję, że to może być. Wiem, że to może być po prostu, nie wiem. Może to jest ten tryb przełączania. W sensie, czy ona ma być właśnie na Bluetooth, czy na tą podczerwień, czy jak? No ogólnie, no, myszka nie wygląda jakoś nie wiadomo jak. A raczej prosta, zwyczajna myszka. Fajna, leciutka na pewno. Ja mam tutaj mam aktualną Logitecha. O. To jak sobie wezmę obie. Jakiejś wielkiej różnicy nie czuć. Teraz nie pamiętam ile ta ma. Bym chciał to sprawdzić. Ale jakiejś sporej różnicy nie widać. No może jest trochę lżejsza. No. Czekajcie chwilę. Dobra, różnicy nie będzie czuć, bo ta myszka, ten Logitech, waży 80 gram, a ta waży 79. Czyli to jest 1 gram, więc z tego się nie odczuje. No ale jest. Coś jeszcze tutaj jest ciekawego? No chyba nie. Tu jedynie, że na scrollu to widać. Te takie wypustki są fajne. Fajnie to działa. Fajnie to wygląda. Zobaczymy, jak będzie działało. Dobra, tą sobie schowamy. Zobaczmy, czy jeszcze coś tu się znajduje. Ale chyba nie. Chyba nie, bo nawet tu jest po prostu taka, widzicie, gąbka. Takiego. Tego się nawet nie da wyciągnąć w żaden sposób. Więc to jest raczej wszystko. No, pochowajmy te rzeczy mało ważne. Dobra. Stawmy. Tak. Dobra. Więc no chyba nie ma już tutaj nic więcej do dodania. Teraz po prostu zostało ją przetestować, więc na pewno będę to robił przez najbliższe kilka dni. Sobie ją potestuję. No i na pewno potem się dowiecie, nie? Czy jest dobra, czy jest godna polecenia, czy raczej nie. Więc no, to było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli Wam się taki materiał spodobał, to zostawcie oczywiście łapkę w górę. Pamiętajcie również o subskrypcji, jeśli nie chcecie przegapić tych, chociaż nie wiem. No jeżeli coś jeszcze kiedyś w przyszłości będzie do otwierania, to możemy to zrobić. Ale jeżeli nie chcecie przegapić innych moich materiałów, to również pamiętajcie zostawić subskrypcję. No i to. Widzimy się w następnych materiałach. Na razie. Okej, jeszcze tak na szybko. Wziąłem sobie jeszcze tą instrukcję raz. Nie, tą. I się okazało, że ona się otwiera. Więc w sumie tu są jeszcze rzeczy w środku. Pokażę. To jest ogólnie zawartość opakowania. Jak ją podłączyć. Jak ją czyścić. Jak najlepiej na podkładce. No i nie, mimo wszystko nie wystawiać jej na żaden deszcz, ani żeby się, bo ona na pewno ma tam jakąś, jak to się nazywa, no jakąś ochronę na pewno ma na
na tam lekkie zalania czy coś, no ale wiadomo, że mimo wszystko to nie oznacza, że można ją zalewać, zatapiać czy cokolwiek, nie? No więc to było takie jeszcze szybkie uzupełnienie, żeby nie było, że coś tutaj pominąłem. Więc jeszcze raz dzięki i na razie.